Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będzie gwiazda muzyczna, nie byle jaka, bo Andrzej Rybiński to przecież znakomity wokalista, kompozytor, autor tekstów i gitarzysta, który przecież współtworzył takie projekty jak Andrzej i Eliza, przez jakiś czas również kultowy zespół 2 plus 1. A potem postawił na karierę solową. I chociaż w jego życiu było naprawdę kilka zwrotów akcji, niektóre nawet dramatyczne, jego życiorys to naprawdę ciekawa opowieść. Dziś pan Andrzej raczej trzyma się z dala od zgiełku miasta. Stara się nie żyć w pośpiechu, co nie znaczy, że nie koncertuje i nie tworzy. Co więc było dobre, co wydarzyło się złego, to wam zdradzę. Opowiem wam także, jak wygląda jego sielskie życie na łonie natury. Także serdecznie zapraszam. A jak wygląda moje sielskie życie na łonie natury, zdradzałam wam kilka odcinków temu. Przy okazji współpracy z Expondo.pl, czyli sklepem internetowym, który oferuje naprawdę wszystko, czego hobbysta czy majsterkowicz potrzebuje. Bo oferuje profesjonalne narzędzia do tego, żebyście w swoim ogrodzie, domu, czy nawet dbając o własne ciało, byli jak najbardziej profesjonalni, choć wcale profesjonalistami nie musicie być. Aj, nawet sporo rzeczy do kuchni tam się znajdzie. A czemu o tym mówię? Bo Expondo oferuje nam dzisiaj coś naprawdę mega. A jeśli mega, to musi to być rabat na absolutnie wszystko. Specjalnie dla moich widzów. Nawet na produkty przecenione. Wystarczy użyć mojego kodu PaulaRodak7 i macie zniżkę 7% na absolutnie wszystko. Na wyprzedaż też. I teraz jeszcze dodatkowo jest darmowa wysyłka, darmowy zwrot i 3 lata gwarancji. Więc nie musicie się długo głowić, bo zawsze możecie zwrócić, wymienić, a jak się popsuje, naprawić. Ale przyznam wam, że jest pewien efekt uboczny, bo my ostatnio zamówiliśmy myjkę ciśnieniową, jak już wam mówiłam. No i straciłam męża, teraz myję wszystko. Garaż, kostkę brukową, elewację nawet, no ale przynajmniej samochód mam ciągle czysty. Więc drogie panie, jak chcecie się czasem pozbyć faceta z domu, to powiedzcie mu o tej zniżce. Link oczywiście znajdziecie w opisie i w pierwszym komentarzu, a ja już zapraszam na odcinek. Andrzej Rybiński urodził się 30 października 1949 roku w Łodzi, a już w wieku 17 lat wiedział, że będzie profesjonalnie chciał zajmować się muzyką, po prostu nic innego go nie kręciło. Zawsze wracam do Łodzi z sentymentem. Tu na Widzewie spędziłem dzieciństwo. Wtedy wszystko wydawało się piękne, bezpieczne i na wyciągnięcie ręki. Mam tu rodzinę, siostrę, brata, wielu znajomych. Chodziłem tutaj do średniej szkoły muzycznej i zacząłem grać wraz z Andrzejem Rutkowskim i kolegami z Domu Kultury Pocztowca. I tak jak już słyszeliście, szkoła muzyczna to była szkoła średnia w wykonaniu pana Andrzeja. A jego kariera rozpoczęła się na dobre w połowie lat 60., kiedy to był częścią big bandu Canon Rytm. Równocześnie grał w zespołach Komety i Piotrusie, ale to w roku 1970 założył własny zespół o nazwie Boomerang. Grupa ta uczestniczyła w tworzeniu śpiewogry na szkle malowane. I w tamtym okresie także pan Andrzej współpracował z zespołem 2 plus 1. Właściwie był jednym z tej trójki, właściwie był tym plus 1. Choć trwało to krótko, zwrócił uwagę dużej części publiczności, występując z Januszem Krukiem i Elżbietą Dmoch. A żeby zrobić karierę, to jeszcze po drodze, bo wam tak szybko przeleciałam, opowiem, że przyjechał z Łodzi do Warszawy, do hotelu Bristol na przesłuchanie. Wtedy to zaśpiewał swoją wersję piosenki Beatlesów i siedzący w jury Czesław Niemen miał mu powiedzieć, że nie jest źle, a właściwie nawet go pochwalić, twierdząc, że będą z niego ludzie. No i oczywiście nie mylił się. Ale tak jak wam powiedziałam, ta przygoda z 2 plus 1 nie trwała długo, dlatego też, że pan Andrzej ze swoim bratem, a także nowo poznaną pięknością, wyjątkowo utalentowaną dziewczyną, postanowił założyć swój zespół podobny. Z Jerzym Rybińskim i Elizą Grochowiecką założyli zespół Andrzej i Eliza, a w tym zespole wytrwali jubileuszowe 10 lat. A pani Eliza została pierwszą żoną pana Andrzeja. Na scenie byli parą idealną, ich piosenki naprawdę śpiewało bardzo wielu i wiele z nas. Znakomicie się uzupełnialiśmy, nie tylko na estradzie. Zdecydowaliśmy się razem iść przez życie i wzięliśmy ślub, opisywał pan Andrzej w programie Wideoteka Dorosłego Człowieka.
a piosenki, które znacie pod ich szyldem, to Czas relaksu, Rzuciła mnie dziewczyna, Czeka na nas świat, czy Dzieląc świat na pół. Ale w pewnym momencie miłość ta niestety wypaliła się i nie przetrwała próby czasu. Przez lata rozpisywano się strasznie, jak to pani Eliza została porzucona przez pana Andrzeja dla innej kobiety, a na dodatek jego obecnej żony. O tej relacji opowiedziałam już w innym odcinku, znajdziecie go w karcie, ale jeszcze bardziej zachęcam Was do zobaczenia mojego wywiadu z panią Elizą, w którym dementuje ona właśnie te wszystkie plotki i teraz wszyscy piszą, powołując się na mnie, że nic z tych rzeczy pani Eliza rzucona nie została. Andrzej znalazł podczas tej trasy, czyli tournée po ZSRR, sympatię dla siebie, a ja dla siebie. Odbyło się to w przyjaźni i spokoju, bez krzyków i bitew. Wiem, że sensacja się lepiej sprzedaje, ale w tym wypadku było inaczej. Jesteśmy przyjaciółmi do dnia dzisiejszego, wyjaśniła. A miłością pana Andrzeja została wtedy pani Jolanta, z którą tworzą zgodne małżeństwo do dziś. Była wtedy członkinią legendarnego zespołu Pro Contra. A pan Andrzej mówił, że po prostu zakochał się wtedy straszliwie i nic nie było w stanie go powstrzymać w dążeniu do tego, by to uczucie rozwijać. Czuł, jak sam mówił, że nie ma odwrotu. Przepadł w panią Jolantę jak kamień w wodę. Ale po rozstaniu ekspartnerzy próbowali jeszcze kontynuować swoją relację zawodową. No bo wiadomo, że tutaj prywatnie się rozstali, no ale robota to robota. Bo przecież zespół Andrzej i Eliza okazał się być wielkim sukcesem na polskiej scenie, no ale także stałym dochodem dla kilkunastu osób, więc można by powiedzieć, że skoro założyło się zespół, to niesnaski między jego twarzami i głównymi wykonawcami nie powinny wpływać na resztę. Ale potem przyszły zawirowania w kraju, stan wojenny. Muzycy nie bardzo mieli co robić. Nikt nie miał za bardzo wtedy w głowie tego, żeby bansować na koncertach i cieszyć się przy piosenkach. Co innego zajmowało ludzi. To też właśnie pani Eliza zdecydowała, że w sumie niepewna jest przyszłość jej w zawodzie, naszego kraju i wyjechała wraz z narzeczonym do Niemiec. A pan Andrzej również wtedy nie miał najłatwiejszego czasu, natomiast kontynuował swój związek. Z panią Jolantą doczekał się syna Kacpra, który urodził się w 1979 roku, więc chwilę przed tymi wszystkimi zawirowaniami. I nigdy potem już nie zdecydowali się na drugie dziecko, a po latach pan Andrzej argumentował: ja tak bardzo syna kochałem, że nie wyobrażałem sobie, że potrafiłbym tę miłość dzielić na drugie dziecko, mówił. No ale właśnie również dla niego początek lat 80. był najtrudniejszym momentem w karierze, ponieważ nie było za bardzo na czym zarabiać jako muzyk, musiał wyprzedawać swój majątek. I właśnie wtedy dostał propozycję, by napisać jakąś piosenkę dla siebie, wystąpić w Opolu, które, jak dobrze wiecie, w PRL było przepustką dla nowych artystów, a także możliwością przypomnienia o sobie, dla tych, którzy od jakiegoś czasu, powiedzmy, byli w dołku. Od roku 1983 Andrzej Rybiński jest solistą. I też w tym roku na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu zdobył główną nagrodę za premierową piosenkę Nie liczę godzin i lat. I jest to piosenka, która na pewno sprawia, że od razu wiecie, o kim mowa i która do dzisiaj jest chyba największym hitem pana Andrzeja. Piosenka opowiada o pięknych rzeczach, mówił. Każdy by chciał, żeby życie mijało, lecz my byśmy byli ciągle tacy sami. Patrzymy w lustro i ciągle widzimy się takimi, jakimi chcemy się zobaczyć. A czas leci. No ale nie ma w tym nic złego przecież, wszystko kwestia podejścia. Natomiast pan Andrzej piosenkę skomponował w mgnieniu oka. Podobno największe hity najczęściej tak powstają. Ale to właśnie dobry związek zawsze sprawia, że ktoś może wypłynąć. Czy to jedna, czy to druga strona. Nie lubię takiego gadania, że za sukcesem każdego mężczyzny stoi mądra kobieta, bo uważam, że za sukcesem każdej kobiety stoi mądry mężczyzna. Generalnie. Chociaż, kurczę, chciałam powiedzieć, że głupi ludzie kariery nie robią, ale mamy takie czasy, że czasem zdarza się niestety. Natomiast tutaj było tak, że pani Jola, żona, namówiła go, żeby wystąpił, żeby się odważył. To, że piosenka Nie liczę godzin i lat stała się przebojem, to wyłączna zasługa Jolusi. Jej wiary we mnie, mówił. A wtedy muzyk miał 34 lata, wiele nagrań za sobą, wiele koncertów, ale nagle pojawiła się w jego życiu, w jego pracy zawodowej nowa jakość. Później powstały takie piosenki jak Pocieszanka, Za każdą cenę, które do dzisiaj cieszą się również dużym powodzeniem. A każda z jego piosenek jest jego własną kompozycją. Jak sam przyznaje, najbardziej lubi komponować, w ogóle wykonywać te piosenki na gitarze.
ale mimo, że był taki duży sukces, to niestety nadal nad artystą wisiało widmo kryzysu i ten nastał w 1987 roku. W kraju była taka bieda, że aż wstyd mi było brać od ludzi pieniądze za koncert, mówił. I wtedy wyjechał do USA, gdzie występował przed Polonią. Przez 4 lata także występował na promach pływających do Skandynawii. Do kraju na stałe powrócił w 1992 roku, a przez lata koncertował zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zjeździł właściwie cały świat. Komponował także dla innych i to czasem dla naprawdę znamienitych nazwisk, wielkich div polskiej piosenki, takich jak Edyta Gepert, Zdzisława Sośnicka czy Alicja Majewska. A tak jak powiedział zresztą, nie musi liczyć godzin i lat, bo choćby upływały, to jednak na koncertach nadal fanów nie brakuje. Wszystkie moje piosenki są na YouTubie, a jedno z wykonań, Nie liczę godzin i lat, ma ponad 30 milionów odsłon. Obserwuję to każdego dnia i jest po kilka tysięcy odtworzeń, więc ludzie nadal chcą tego słuchać, mówi pan Andrzej, który przekonuje również, że jego publiczność to głównie osoby po 60 roku życia. I jak sam przekonuje, jest to wspaniała publiczność. Ja tak nieskromnie dodam, że mam podobne odczucia, jeśli chodzi o moich widzów na tym kanale. Natomiast mówi też, że to właściwie młodzież! Lubię występować dla ludzi z mojego pokolenia, bo mamy podobne doświadczenia, przeżycia, potrzeby emocjonalne. Nie czujemy się w ogóle starzy. Uważam, że jesteśmy naprawdę młodzi duchem, a nawet wydaje mi się, że jesteśmy młodsi niż pokolenie moich wnuków, kiedy dojdzie do naszych lat. Staram się grać każdy koncert na maksymalnych obrotach. Dajemy z siebie wszystko, a jak my jesteśmy zadowoleni, to nie ma opcji, żebyśmy nie zarażali tą radością innych. Właśnie, ale z tej radości przejdziemy teraz do tragicznego wydarzenia w życiu pana Andrzeja. Czy wiedzieliście, że kilka lat temu właściwie otarł się o śmierć? Uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. Jechał wtedy z żoną. Wracali z Zakopanego, gdy nagle rozległ się huk, a ich samochód wystrzelił w górę. Gdy z powrotem opadł na ziemię, panu Andrzejowi cudem udało się odzyskać nad nim kontrolę. Może najechałem na oponę? Nie wiem, było ciemno, mówił po zdarzeniu. Auto nadawało się do kasacji. Na szczęście ani jemu, ani jego żonie nic się nie stało. A muzyk przekonuje, że dzisiaj dużo radości daje mu generalnie rodzina, to, że syn z żoną mieszka blisko, że jest dziadkiem dla dwóch chłopców. Niestety tę rodzinę spotkała jeszcze jedna bardzo duża, ogromna tragedia. Trzeci wnuczek muzyka zmarł, kiedy miał zaledwie 4 miesiące. Kubuś był ślicznym, zdrowym chłopczykiem. Kiedy się urodził, wszyscy byli tacy szczęśliwi. Miał 4 miesiące, kiedy zasnął na zawsze w swoim łóżeczku. To była śmierć łóżeczkowa, opowiadał artysta ze łzami w oczach. Żona próbowała wnuczka reanimować. Miałem żal do ludzi, nie do Boga. Gdy człowiek spotka się ze śmiercią ukochanej osoby, potrafi zachować się irracjonalnie. Mówi różne rzeczy, których potem może żałować. Zanim nastąpił moment fizycznej śmierci, Kubuś był podtrzymywany przy życiu za pomocą maszyn. Każdy z nas wierzył, że będzie żył. Po 2 tygodniach oczekiwania stało się inaczej. Modlę się za jego duszę, mówił w rozmowie z serwisem Aletea. Jednak rodzina mimo tej ogromnej tragedii postanowiła dać nadzieję innym. Kubuś uratował życie 3 innych dzieci, bo jego rodzice wyrazili zgodę na przekazanie po śmierci jego organów do transplantacji. Niestety w Polsce nie jest to wcale takie oczywiste, ani zbyt popularne. Uważam, że to wspaniały gest i uważam, że myślę, że trzeba o tym mówić głośno, że każdy z nas, jeżeli schodzi z tego świata, może dać nadzieję innej rodzinie, która czeka od lat na to, by ktoś im pomógł. Myślę, że taką zgodę warto mieć przy sobie, jeśli podzielacie moje zdanie i pozwolić komuś innemu żyć, jakiejś rodzinie cieszyć się szczęściem, bo szczęście się mnoży, nawet jeśli jest efektem wielkiego nieszczęścia i rozpaczy, jak w tym przypadku niestety. Natomiast wracając do pogodniejszych tematów, pan Andrzej zamienił jakiś czas temu, dłuższy już czas, stolicę na wieś i jest bardzo zadowolony. Zdradził nawet, że była to finansowo dla niego dobra opcja. Wybudował dom 30 km od Warszawy w otulinie Puszczy Kampinoskiej. Pamiętam telefon od żony Joli. Akurat koncertowałem we Władywostoku. Zadzwoniła i powiedziała: Zyguś, nasz sąsiad radzi, żebyśmy kupili działkę. Co ty na to? No to kup. Ja na to.
Kiedy przyjechaliśmy ją obejrzeć, we wsi stały tylko 3 domy, mówił Superekspresowi. No dlatego mieli trochę wątpliwości, bo wiecie, wyprowadzić się z takiego wielkiego miasta na takie, no jednak nie bójmy się tego słowa, delikatne odludzie, mimo że blisko, jednak jest to przeskok. Była tu zwyczajna łąka, na której pasły się krowy. Kacper się na tej łące położył, rozłożył ręce i powiedział: mamusiu, tatusiu, czy wiecie, że to jest taki mały kawałek kuli ziemskiej tylko nasz? No ja też biegałam jako dziecko po pastwiskach i łączkach, na których pasły się krowy i wiem, że kłaść się nie można tak byle gdzie. Na szczęście tu chyba nie było wpadki. Ale tak jak Wam mówię, pan Andrzej nie zamierza do stolicy wracać, bo mu się to po prostu nie opłaca. Owszem, jednorazowo wydaliśmy na tę nieruchomość kupę kasy, ale w długiej perspektywie tylko zaoszczędziliśmy. A do dzisiaj artysta z synem ma świetny kontakt, tak jak Wam powiedziałam, mieszkają blisko siebie. Syn także wspiera tatę na scenie. Mam ochotę zrobić muzyczny projekt z moją rodziną, synem, wnukami, synową, którzy są bardzo uzdolnieni muzycznie i ruchowo. Marzy mi się, aby parę utworów duetu Andrzeja i Elizy zaśpiewali młodzi ludzie. Ja mogę wystąpić w roli obserwatora. A pan Andrzej uwielbia także zwierzęta, pracę w ogrodzie, ogólnie spędzanie czasu na łonie natury, ale z tymi zwierzętami to faktycznie jest ich sporo. Psy i koty, które świetnie czują się na łonie natury. Mam tam wszystko, czego potrzebuję do szczęścia. Ukochaną żonę, syna z rodziną i dużo zwierzaków. Teraz 5 psów i 2 koty. A czy sam nie liczy godzin i lat? Może i nie, ale nie ukrywa, że wie, że tego dogonią. Staram się nie liczyć, choć nieraz łapię się na tym, że przemijanie mi doskwiera. Ale czym tu się martwić? Zawsze mówię, przyjdzie czas, to czas nas podliczy, czy tego chcemy, czy nie. Tak naprawdę mamy bardzo niewielki wpływ na to, co będzie dalej. Czasami im więcej oczekujemy od życia i planujemy, to los potrafi być przewrotny i zwalić nam na głowę wiele nieszczęść. Teraz z pokorą podchodzę do tego, co mnie spotka, pod warunkiem, by nie spotykało mnie zbyt wiele złego. I tego oczywiście panu Andrzejowi, jak i Wam, moi drodzy, życzę. Szczęścia, by jednak jakieś takie codzienne nasze problemy były w ogólnym rozrachunku jednak małymi problemami, a nie wielkimi. Dlatego czasem jednak to szczęście jest bardzo potrzebne, więc życzę Wam go bardzo mocno. I życzę Wam też udanej majóweczki, wielu spokojnych dni, a jeśli podczas tej majówki stwierdzicie, że coś by się przydało koło domu, w domu, w kuchni albo ze sobą zrobić, to jeszcze raz Wam przypominam, że na Expondo znajdziecie coś dla siebie, a link do niego macie w komentarzu, a także w opisie. I nie zapomnijcie o kodzie, bo z nim 7% zniżka na absolutnie wszystko. Nie można chyba chcieć więcej, także pozostaje mi zakończyć ten odcinek. Trzymajcie się ciepło. Miłego dnia. Pa!